Ewangelii według świętego Marka. Jezus z uczniami dotarli na drugi brzeg jeziora, do kraju Gerazeńczyków. Gdy tylko wysiadł z łodzi, zaraz zastąpił mu drogę człowiek z grobowca, będący w mocy nieczystego ducha. Miał on swoje siedlisko w grobowcu. Nikt nie mógł go związać nawet łańcuchem. Bywał on wielokrotnie zakuwany w dyby i łańcuchy, lecz łańcuchy były przez niego rozrywane, a dyby łamane. Nikt nie mógł dać mu rady. Nocami i dniami wrzeszczał i ranił się kamieniami wśród grobów i gór. Kiedy z daleka zobaczył Jezusa, przybiegł i padł przed nim w pokłonie. Z wielkim wrzaskiem wołał: co się tu do mnie wtrącasz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaprzysięgam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Rozkazywał mu bowiem: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. Zapytał go też: jak ci na imię? Odpowiedział mu: moje imię Legion, bo wielu nas. I prosił go bardzo, aby ich nie odsyłał poza tę krainę. A pasło się tam na stoku góry wielkie stado świń. Poprosiły go zatem, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszły. Pozwolił im. Wyszły więc duchy nieczyste i wstąpiły w świnie. Wtedy stado, około 2000, rzuciło się ze stromego urwiska do jeziora i w tym jeziorze utonęło. Jego pasterze uciekli i zanieśli wiadomość do miasta i do wsi. Przybyli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zobaczyli, że ów opętany siedzi odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten właśnie, który miał w sobie legion. Strach ich ogarnął. Świadkowie opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Zaczęli wtedy go prosić, aby odszedł z ich kraju. Kiedy wsiadł do łodzi, prosił go ten wcześniej opętany, żeby mógł zostać przy nim. Nie pozwolił mu, lecz mu powiedział: idź do swojego domu, do swoich. Opowiedz im, co Pan dla ciebie uczynił i jak okazał ci litość. Odszedł i zaczął rozgłaszać w Dekapolu, co Jezus dla niego uczynił. Wszyscy się dziwili. Myślę, że taką rzeczą dość naturalną może być pytanie, czemu winne były te biedne świnie? Dlaczego Pan Jezus pozwolił tym złym duchom wejść w te świnie, żeby te złe duchy spowodowały, że te świnie potoną w jeziorze? Myślę, że wytłumaczenie jest tylko jedno. Miał to być proroczy gest. Pan Bóg, żeby nam coś powiedzieć, to robi w naszym życiu różne rzeczy, które mogą wydawać się być zaskakujące. Te rzeczy, te znaki, bo to właśnie to był swego rodzaju znak, one są zawsze też dostosowane do mentalności tego człowieka, który jest adresatem tego znaku. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus razem z uczniami przybył do kraju Gerazeńczyków. To nie był kraj należący do Izraela. Tam nie mieszkali Żydzi. I co się okazuje, że w tym kraju, ja to tak odbieram, zły duch, złe duchy czuły się bardzo dobrze. Tam coś było w tych ludziach takiego,
że złe duchy czuły się tam dobrze, bo pewnie dlatego, ja to tak odbieram, że dlatego one prosiły, żeby Pan Jezus ich nie wypędzał z tamtej krainy właśnie. Jednocześnie te złe duchy powodowały jakieś cierpienie, ale ci ludzie starali się z tym cierpieniem radzić sobie sami. Właśnie nie uciekali się do Boga, żeby pomóc temu człowiekowi opętanemu przez ten legion złych duchów. Wiązali tego człowieka łańcuchami, zakuwali mu nogi w dyby, co oczywiście nie pomagało w żaden sposób. Złe duchy były od tego wszystkiego silniejsze. Tak więc może to właśnie dlatego złe duchy czuły się w tym kraju tak dobrze, ponieważ ci ludzie tamtejsi starali się pokonać te złe duchy, radzić sobie z nimi swoimi własnymi siłami. Właśnie nie uciekali się do Boga. I myślę, że dlatego właśnie Pan Jezus tam się do nich wybrał, bo wiedział o tym. Myślę, że dlatego właśnie też uczynił ten znak. Ten znak, który teoretycznie powinien był do tych ludzi jakoś mocno przemówić. Powinien był teoretycznie spowodować, że ci ludzie po pierwsze zobaczą jeszcze wyraźniej siłę złego ducha, jego niszczycielską moc. A jednocześnie myślę, że Pan Jezus liczył na to, że oni zobaczą, że jest wybawienie od tego. A konkretnie, że On jest tym wybawieniem. Natomiast co się stało? Ci ludzie prosili Pana Jezusa, żeby odszedł z ich kraju. Fatalnie, strasznie. Jedyna nadzieja była w tym człowieku, uzdrowionym, wyzwolonym od złego ducha. Właśnie dlatego Pan Jezus nie pozwolił mu pójść za sobą. To był chyba taki dość naturalny jego odruch. Panie, pozwól mi pójść za Tobą. Natomiast Pan Jezus powiedział, idź do swojego domu, do swoich, opowiedz im, co Pan dla ciebie uczynił i jak okazał ci litość. I on rzeczywiście tak zrobił i tam w tej okolicy, w tej części świata, można powiedzieć, nie, w tym Dekapolu, to był właśnie cały taki region, do którego ten kraj Gerazeńczyków należał. Tamten człowiek opowiadał o Panu Jezusie. Będąc takim być może właśnie swoistym Janem Chrzcicielem, przygotowując właśnie tych ludzi na późniejsze przyjęcie Pana Jezusa, już może po zmartwychwstaniu, kiedy apostołowie wyruszyli w świat, może tam właśnie dotarli. I może wtedy ci ludzie, słysząc Ewangelię, przypomnieli sobie, co ten człowiek im opowiadał. No w każdym razie Pan Jezus w osobie tego człowieka uzdrowionego w jakiś sposób tam pośród nich pozostał. Pozostał, żeby dawać nadzieję, bo myślę, że to, co powoduje, że my próbujemy jakoś na własną rękę radzić sobie ze złem, siłą naszej woli, opierając się tylko na własnych wysiłkach, to jest po prostu jakiś taki, to się bierze z braku nadziei, właśnie z braku takiej wiary w Boga, że skoro w ogóle do czegoś takiego doszło, to pewnie Pana Boga nie ma. Właśnie do dziś często można usłyszeć taki zarzut, nie? Że skoro jest tyle zła na świecie, to pewnie Pana Boga nie ma, bo gdyby był, to by nie pozwolił na coś takiego. A tymczasem
On tutaj nie mógł nie pozwolić, ponieważ szanuje naszą wolność. Nie może nam nie pozwolić otworzyć się na złego ducha. Nie może nam nie pozwolić, żebyśmy robili jakieś straszne rzeczy, żebyśmy wszczynali jakieś wojny, żebyśmy się wzajemnie ranili, krzywdzili, sami siebie niszczyli, sobie wzajemnie zagrażali jakoś. Natomiast Pan Jezus, Pan Bóg przychodzi do nas z taką ofertą właśnie wyzwolenia nas z tego, uzdrowienia z tego. I o tym jest właśnie dla mnie ta dzisiejsza Ewangelia. Słyszę w niej tę ofertę, Bożą ofertę. Jeżeli mnie zaprosisz do swojego życia, jeżeli mnie do swojego życia wprowadzisz, pozwolisz mi tutaj być, to ja uwolnię cię od złych duchów, wszelakich złych duchów. Jestem od nich silniejszy. Nikt z nas, ludzi, nie jest silniejszy od złego ducha sam z siebie, ale z Jezusem tak. Konkretnie Jezus jest silniejszy i kiedy On wejdzie do naszego życia, zły duch będzie musiał odejść. Nie będzie miał wyjścia. Także to jest dobra nowina. Jakkolwiek może dziwnie wyglądać ten znak polegający na zniszczeniu, potopieniu, pozabijaniu tych 2000 świń. Mówię, nie skupiajmy się na tym, bo ten znak był dla tamtych ludzi. Natomiast dla nas jest ważny ten przekaz, że Jezus jest mocniejszy od wszelkiego zła i że warto Go zaprosić, że największy błąd, jaki możemy w życiu zrobić, to prosić Pana Jezusa, żeby odszedł z naszego kraju. To jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Wręcz przeciwnie, zapraszajmy Pana Jezusa do naszego kraju, do naszego serca, do naszego życia, do naszych domów. Po prostu niech On stanie się takim naszym mieszkańcem, domownikiem. Zaprośmy Go, pozwólmy Mu być. Tylko oczywiście po to, żeby Go słuchać, po to, żeby na Niego patrzeć i też próbować Go naśladować na miarę właśnie sił, możliwości. Ale On nam będzie tę siłę dawał, nas będzie do tego zachęcał. Niech nas do tego właśnie zachęci ta dzisiejsza Ewangelia.